Hej kochani, z tej strony Tiariel i witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku wyzwania Not So Berry 2, pokolenie pierwsze Onyx. Witamy się razem z Markiem, który oczywiście jest w świetnym humorze. Chodź tu kochany. Niestety chyba nasza Onyx jest chora, bo skaczą jej pchły, wydaje mi się, więc będziemy potem musieli udać się do weterynarza. Chodź tutaj sobie skorzystaj, masz o morzu. Proszę bardzo. Wiele nam się tu nie zmieniło, oprócz tego, że kupiłam takiego grilla i tu stolik. Każdy oczywiście z innej parafii, każde krzesełko, ale do dzieciaków pasuje. Co ty byś tu chciał? Idź pływać w oceanie. Zaraz możemy... O, ty już to spełniłeś. Dobra, chodź, co tu możemy? Grillowanie, zobaczymy. Co tu możesz zrobić dla tych swoich dzieciaków? Kiełbasa z papryką na śniadanie idealna będzie. Mark, nie masz swojego stroju! Ja jestem w szoku. Matko jedyna, co to się podziało? Nie wiem, ale... Nie będę narzekać, teraz jakoś to wygląda. A, jest ci niedobrze, bo tu cechy parceli są chyba kiepskie. Kąp się, kochany. I idź grillować, bo musimy trochę popracować nad naszymi aspiracjami. A w ogóle, czy tu mógłbyś podgrzać butelkę? Butelkę mleka będziesz też mógł podgrzać? Nie, to może później. Dobra. No, idź kochany. Czy tobie nie będzie za gorąco w tym? Jak tam nasze dzieciaki? Ty jeszcze dosypiasz. Ty się ścikałaś w pieluchę. Ty też. I ty również. No dobra. No to sobie śpijcie. Tak, maleńka, zabierzemy cię do weterynarza, tylko później. Dobra. Liczyło się grillowanie. Weź sobie porcję, kochany. Chodź tu. Nie jesteś w najlepszym humorze, trudno. Potem oczywiście naszą Onyx. Bardzo cię proszę, przyjazne. Pocałujesz. I więcej opcji, przyjazne, pogłaszczesz. Ty byś chciał z nią porozmawiać. Może ją zaprosimy? O matko, by jakiś tu koleś umarł. Ale nie wiem, gdzie ona jest. Dobra, to może za chwilę. Najpierw chodź tutaj. A, czujesz się zbyt okropnie, żeby to zrobić. Okej. To może faktycznie ją zaprośmy. Gdzie ona może być? Ile ty... Ludzi znasz. O, dobra, jest. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Powiedzmy, że przyjdzie odwiedzić. Z nią nie pamiętam, masz chyba bliźniaki. Kończ to jedzenie. A jak ty się czujesz, Onyx, poza tym, że jesteś chora, a zabawy ci potrzeba? Poszłaś sobie popływać? No, okej. Zaraz tu będzie, dobra. Zawołaj, proszę cię, Onyx. Nie wiem, czemu ona poszła popływać. To oczywiście wyrzucimy. O, jest. Dobra. Chodź, ty się z nią tu... Co byś chciał z nią? Porozmawiaj. No dobra, przyjazne. Porozmawiaj z nią o cechach wspaniałego Barabara. Nie wiem, czy to się zaliczy. Popraw jej humor. To jeszcze ci nie zaliczyło. Może trzeba... A, dobra, jest. I czy teraz... Co ty tu chcesz? Matko jedyna, co to za... Znajdź sobie wroga. No, spróbujemy poszukać wroga. To jest dobry cel. I co ty tu... Czy możesz rozmawiać o obawach? O, rozmawiaj o obawach. Może ci one znikną. No, tak. A swoją drogą... To skoro tak... To zobaczymy, czy ona na to pójdzie. Trzeba jakoś dzień zacząć. No. Dobra. No i jak tam? Wiesz, jak już przyszłaś, to może miałabyś ochotę... pogadałeś z nią o tym? Czy nie? Chyba nie. Jeszcze raz musimy. Romantyczne. O, dobra. A chyba, że już to robiliście. Znaczy, rozmawialiście o tym. No i co? Nic się nie uczysz, dziewczyno. No dobra. No to miłej zabawy, Mark. Dobra. Może zdążysz, zanim dzieci wstaną.
Swoją drogą to tak, ty będziesz musiał, czy ty umiesz już korzystać z nocnika? Tak, pójdziesz skorzystać. Ty skorzystałaś, okej. Dobra. No, trochę zabawy, Mark, nie zaszkodzi. Pięknie. I myślę, że obudź ją. No, wstawaj. I myślę, że możesz sobie, dziecino, iść. Dzięki, że wpadłaś. Dobra. I spróbowalibyśmy sobie jakąś pracę znaleźć. Gdzie tu jest? Tu jest praca? Nie. Znajdź pracę dorywczą. Brakuje nam mało. Do kolejnego, z tego co kojarzę, poziomu. Dobra. Co tu mamy? Andrea, drugi poziom grania w gry wideo. Jakaś Arnes, dobra. Halaki, Lana. Bob upiera się, że mleko kokosowe to nieprawdziwe mleko, ale ja twierdzę inaczej. Potrzebujemy kogoś, kto zdobędzie dla nas orzech kokosowy prosto z drzewa. I musimy przeprowadzić test. Albo Susanna, ale miksologii nie mamy. Myślę, że weźmiemy sobie to mleko kokosowe. Dobra. I chodź, kochany. Bierz cały plon. Wyślij kokos. Mam nadzieję, że to tak zadziała. Ty masz iść do nocnika. Ty jak wstaniesz, jesteś głodna. Chodź sobie zjesz. Ty jak wstaniesz, zjesz sobie. Ty sobie zjesz. I ty też sobie zjesz. Okej. Okay. Ty zbierasz cały plon, ale już potem będziesz, jak myślę, mógł. Więcej opcji. Wyślij kokos klientowi. Matko, aż tyle masz kokosów? Dobra. Idź wysyłać kokos klientowi. Już. Czy tu trzeba będzie coś podlewać? Nie, a tu? Też nie, a tu? Też nie. Wielki sukces. No niestety to nam jeszcze nie dało gwiazdki. Czy my mamy miksologię? O, mamy, ale niestety na pierwszym poziomie, a potrzebujemy na drugim. Co tam jeszcze było w pracach dorywczych? Znajdź pracę dorywczą. Zaraz zobaczymy, co nam się tam trafi. No, co tam było jeszcze? Andrea, drugi poziom grania w gry wideo raczej nie masz. Arnesa by chciała, żeby znaleźć jej. Nie, do May to na pewno nie. I Susanna, nie mamy drugiego poziomu miksologii. Może sobie weźmiemy. Muszli potrzebuje. Okej, dobra. Chodź, przeszukuj plażę, szukaj muszli. Czy dzieciaki już idą? Idą, zobaczcie, w tych słodkich kapeluszach. Ta jeszcze dosypia. Już wstawaj, kochana, idź jeść. Mark, szukaj muszli. Przeszukuj plażę, szukaj muszli na plaży. Pięknie. Czekamy, aż coś znajdziesz. Na razie masz wielkie nic. Jest, muszla znaleziona, dobra. Idź sobie szukać, ale zaraz od razu tutaj... Kto nam to zlecił? Zapamiętajmy. Ach, ta taka z białymi włosami. Dobra. Bardzo proszę, wyślij muszlę klientowi pocztą. Okej, o tak to zrobimy. Dobra. A tu akurat przy skrzynce poszukasz. I wyślesz pocztą. Wielki sukces. No dobra, ale niestety dalej nie mamy. Potrzebujemy miksologii, wydaje mi się. I zaraz spróbujemy sobie ją zdobyć, ale żeby to zrobić... O, dzieciaki sobie tu jedzą. Musielibyśmy wybrać się gdzieś i myślę, że pojedziemy do baru. No dobra, jesteśmy sobie w barze. Mark jak zwykle w swoim żywiole. Edmund, tak pamiętam. Sophie, bardzo ładnie wyglądasz, okej. Dobra. O, tu można wejść nago, dobra, ale my tego nie chcemy zrobić.
Tu jest jakaś miła simeczka, oczywiście, choć tutaj romantyczne, a niech mnie fale biją. Dobra, chodź. O, pan wygląda genialnie. Jestem pod wrażeniem i ten makijaż, kapelusz i okulary idealne. Idziesz, Mark? Lecisz nawet. Dobra. Chciałabym, żebyś zdobył poziom miksologii. O, od razu? I co? Powiadomienie o urodzeniu. Eileen Larris urodziła dwie dziewczynki, których ojcem jest Mark Collins. Brawo, kolejne bliźniaki. Nie no, Mark, gratuluję. Gdzie jest twoje drzewo genealogiczne? Tu, a jeszcze do dorosłości ci brakuje. O, proszę bardzo, tu mamy... Trevor jest z Raveną. Dobra, Ravena ma... a, to brat, dobra. Wracamy. A teraz mamy Mark bliźniaki. Brooklyn i Francis. Z... Eileen, nie, no pięknie, super, i znowu dziewczyny. Dobra, widzę, że tutaj ci chyba zaiskrzyło, zaraz zobaczymy. Chociaż ona cię nie polubiła za bardzo. Dobra, czy możesz tu coś przyrządź drinka? Przyrządź ulubionego drinka, zobaczymy, jaki jest twój ulubiony drink. Gdzieś tu leci muza jakaś. O, przyszła nasza dziewczyna, znaczy to nie jest trudne. Nie możesz przyrządź ulubionego drinka? Nie gadaj. Nie możesz tam podejść niestety. Dobra, wiesz co, kobieto, ja bym ciebie... Czy ciebie można wysłać do domu? Idź sobie, o, może jak sobie pójdziesz, to my będziemy mogli ćwiczyć tę miksologię. Świetnie. Przygotuj... Czemu ty masz specjalnego drinka? Albo jesteś w romantycznym nastroju, bezalkoholowe kajpirina i sok amora. Dobra, a swój idź zrób sobie ulubionego drinka. Jestem bardzo ciekawa, jaki to będzie drink. Wyłącz. Zrobiłeś sobie drinka? Co ty masz? Czy to jest woda? Nie, mam nadzieję, że nie. Co ty lubisz? Alemok. No dobra. O, przyszła kolejna pani barmanka i ją też wyślemy do domu. Bo my musimy tutaj... zajmuj się barem, chodź. Zajmuj się barem, potrzebujesz miksologii, koleś. Ale ty tu świetnie wyglądasz i ta muza. Dobra, wystarczy i zajmuj się barem. Mark, jesteś tu królem. Czy możesz zajmować się tym barem? Ćwicz przygotowywanie drinków. A, to tamto było, zajmuj się barem. Dobra. I lecimy. A tu był drugi bar, nie musieliśmy odsyłać tamtych. Lecimy z tą miksologią, kochany. A my się tu porozglądamy. Ty sobie ćwicz. A w okolicy zawsze może być ciekawie. Może spotkamy kogoś znajomego? O, tu jest plaża, ale na plaży nie widzimy, kto jest. No dobra. Mark, drugi poziom miksologii musisz zdobyć. Alaja, co tam? Udała się twoja randka. No świetnie, mamy też dwie córki. Dawaj, Mark, dawaj. Bo chciałabym, żebyś jeszcze zdążył z pracą dorywczą jedną. Co to poszedł? A, nasza dobra. Nasza była, znaczy obecna. W sumie to żadna nie jest byłą, Marka. O, Lu śpiewa, jakie to słodkie. Lu, lubisz śpiewać, jak widzę. No, Mark, już ciut, ciut. Jest, drugi poziom miksologii. Dziękujemy, już się nie zajmuj barem. Zresetuję cię. Dobra, zresetuj Sima. I bardzo proszę, powinniśmy jeszcze zdążyć z pracą. Znajdź pracę dorywczą. Tam był potrzebny drugi poziom miksologii. No, dawaj, Mark, szukaj tej pracy dorywczej. O, pan, piękne włosy białe na plecach. Kto to chciał? Granie w gry wideo, nie. Ty tutaj nie. Drugi poziom, Susan, drugi poziom na miarę oczekiwań. Dobra, dawaj, lecimy. I co my tu mamy? A, przyrządź kawę, wyślij kawę. Dobra, musimy wrócić do domu w takim razie. Zobaczymy, jak tam nasze dzieciaki przy okazji.
O, drugi poziom poruszania, bardzo ładnie. Lecimy, Mark, ty tutaj, strzała Amora, mówi Cupidyn. Dobra, i jesteśmy. Dzieci wróciły. Jak wy się czujecie? Najpierw to sprawdzimy. No, świetnie, jesteś głodny. Czy to jest jeszcze dobre? 4 porcje, weź sobie. Ty. Ty byś mogła skorzystać z nocnika, ale nie wiem, czy już sama umiesz. Nie umiesz jeszcze, ale też jesteś trochę głodna, weź też sobie. Ty, słońce, na pewno sobie weź. I ty też sobie weź, jedzcie. A my mieliśmy i znowu nam zniknęły rośliny. Uwielbiam to. Ustal stan. Stan wzrostu. Dojrzała. Niestety, ciekawa jestem, czy kiedyś ten bug zniknie. Najgorsze to jest w wyzwaniach, w których zarabia się głównie na roślinach, bo tam naprawdę robi to duży problem. A ten bug jest już od bardzo długiego czasu. Dobrze, jest, okej. Okay. I czy my tu mamy naszą miskę na kawę? Dobra, mamy. Przyrządź kawę. Dobra, chodź, Mark. Dzieciaki lecą, a ty co tu masz? Przyrządź kawę i wyślij kawę. Dobra. Posiadając kawę w wyposażeniu. Przyrządzaj, przyrządzaj. No do... A, dobra. I teraz to przerwiemy. Okej. Okay. Nie pij. Gdzie jest ta kawa? Gdzie ty ją postawiłeś? Jest, dobra. Idziemy zobaczyć, czy możemy wysłać kawę. Więcej opcji. Wyślij kawę klientowi. Dobra. Idź ją wyślij. Mam nadzieję, że to nie jest puste. Dzieciaki sobie jedzą. Wielki sukces. Ok. Poprawa relacji, ale chyba gwiazdek dalej nie ma. No, polowanie na żonę to ciężka praca. Sprawdzimy, jak to wygląda z tymi gwiazdkami. No nie, dalej 4. Może w następnym odcinku się uda. Bo już zrobiliśmy 3 prace dorywcze, nie będziemy się tylko tym zajmować. Chodź, kochany, odchwaszczaj. O, talerz w powietrzu, ekstra. Wyrzucamy. O, pełen śmietnik, dobra. Czy ty już zjadłaś, słońce? Tak, to chodź, bardzo proszę. Baw się w piasku. Ty, jak zjesz, oczywiście też się pobawisz w piasku. Ty też się pobawisz w piasku i ty też za chwilę się pobawisz w piasku. Mark idzie odchwaszczać. Ty, mały. Jesteś najedzony, bardzo proszę, baw się w piasku. Ty już się dzielnie bawisz. Ty, czy możesz sama korzystać z kibelka? Bardzo proszę, to idź skorzystaj i baw się w piasku. I ty, słońce, czy ty możesz sama korzystać z toalety? Tak, to idź korzystaj. A potem, bardzo proszę, baw się w piasku. Okej. Mark, idź to zrób. I trochę tutaj poogarniaj. I myślę, że coś byś jeszcze ugrillował. Mogą być grillowane owoce. O, pięknie, dzieciaki. Zobaczcie, jakie to są słodziaki wszystko. Ty jesteś... A, ty tak rozrzucasz. Dobra. No, o, krap idzie. Jak tam, maluchu? Co ty byś chciał jeszcze? Co ty robisz? A, bawisz się w piasku dalej. Dobra. Ty będziesz chciała się uczyć. Ty jeszcze kończysz jeść. A ty idziesz skorzystać. Okej. Odchwaszczaj, Mark. Pięknie. Ciekawe, czy te dzieci coś znajdują. Zaraz zobaczymy. Na razie nic nie znalazły. Oj, kiepsko. Coś. Kiepski dzień. Aha, tu już ci się przepełnia. Bardzo proszę. A nie możesz... szperaj trochę. O, zaczęły coś znajdować. Wyrzuć. Napełnij miskę i zawołaj Onyx. Drugi poziom wyobraźni. No i dobrze. Rozmnóż sobie żabę, Mark. O, matko. Dobra, potem jeszcze w poszukiwaniu składników i w poszukiwaniu elementów. A ona do ciebie gada. Okej. Okay. Nie wiem, co tu, ale szoruj pokład. Dobra. Ty, kochana, idziesz. Dobrze. Zaraz, któreś tu było bardzo brudne.
Nie ty. Ty jesteś dosyć mocno brudna. A, i śmierdzi z siebie. Dobra. Bierz, kochany, wykąp tą różową. Rose. Zabieraj Rose do kompania. Zaraz zobaczymy, co tam nasze dzieci dzisiaj poznajdowały. O, rozwijają sobie komunikację. Dobra. Pięknie. No już, wystarczy tego wycierania. Bierz Rose do kompania. A jak tam pozostali? Ty sobie jeździsz na koniku. Ty, kochana. No baw się w piasku. Ty się bawisz. Dobra, zaraz zobaczymy, co poznajdowaliście. Ty znalazłaś muszę tylko za 20. No. Dobra. Ty, kochana. O, ty dzielnie. 80. 20. I 50. Bardzo ładnie. Ty tylko jedną za 40, a ty za 80 i za 120. Brawo! Dobra, Mark. I kolejna muszla. No i pięknie, dzieciaki szczęśliwe. Zobaczcie, jakie wszystkie zadowolone i rozbawione. Życie z takim ojcem to raj. Pięknie. Jak tam twoja czystość? Dobra, wystarczy tego kompania. Ty jeszcze nie umiesz sama korzystać? Nie, to weź tutaj, ucz korzystania od razu z nocnika ją, proszę bardzo. O, tak maleńka. I lecimy na nocnik. Dobra. To jesteś ty. A ty umiesz korzystać? Ty umiesz. A ty? Też umiesz? A, już wszystkie będziecie umieć, dobra. Zostaw to. I kochany, któreś jeszcze tu było mocno brudne. Chyba synuś najbardziej, chodź tu podejdź. A ty weź go do kompania. Przygotuj kąpiel z bąbelkami Dave'owi. Proszę bardzo. Może musi przestać. O, już przyszedł. Dobra. A ty, maleńka. Jesteś całkiem zadowolona. To pobaw się jeszcze w piasku. Miałeś brać syna do kompania. Dobra, rozmawiaj z nim. No. Drugi poziom myślenia, okej. Lecisz. I zaraz zabierzemy Onyx jeszcze. Wypolerujesz do perfekcji. I skorzystasz. A nasze dzieciaki jeszcze coś poznajdowały. Proszę bardzo, za 60, za 15, za 50. A ty już spać? No w sumie jak masz ochotę. O, kaczucha, dobra. Pięknie. A dziewczyny się kładą. Zobaczcie, jakie to są samodzielne dzieciaki. Dobra, i wiesz co, Mark, co ty tam jeszcze? A, przydałoby ci się coś zjeść, to bardzo cię proszę, chodź sobie zjesz. Weź sobie porcję owoców. Ja to dla ciebie sprzątnę. Potem sobie opróżnisz miskę. Coś byś sobie jeszcze zjadła, weź sobie porcję, zanim pójdziesz spać. Kochana, a potem pójdziesz sobie spać. A ty, jak skończysz korzystać, też sobie weźmiesz porcję. Okej. I pójdziesz spać. No i pięknie. A tatuś sobie zje. O, znowu jest błąd z potrzebami. Ciekawa jestem czemu. Dobra, napełnij miskę. I myślę, że zabierzemy wreszcie naszą Onyx do kliniki weterynaryjnej. Tak jest. Chodź, kochana. I jesteśmy pod kliniką. I Edmund, ty nas prześladujesz. O, tu Rodney jest. Dobra, pani jest seniorka. No dobra. A pani? Brenna, no dobra. I Edmund, idź Edmund, proszę cię, nie denerwuj mnie. Jeszcze z tymi ranami jesteś. A my byśmy może kupili. Tu się musimy... A jak tu pójdziesz kupić obiekty? Ciekawe, czy będziesz mógł kupić, bo bardziej się opłaca. Nie mogłeś wejść tędy. Przysmak na poprawę zdrowia. Bardzo proszę.
Kupiliśmy 4. Gdzie jest nasza Onyx? Chodź tutaj do niej. A, to dobra. Bardzo cię proszę, daj smakołyk od weterynarza. No dobrze, fajnie pani weterynarz, ale... I jak tam twoja zabawa, kochana? A, rośnie teraz, jak się bawisz piłeczką. No dobra, nie, kochany, wstawaj, skoro tu jesteś, to oczywiście sobie możemy tą... Czemu nie możesz tutaj poznać tej pani? Przyjazne, zabawne. A czemu nie ma romantycznych? No jest młodą dorosłą, to dobra. Idź ją poznaj, nie kurtuazyjnie, ty byś się nie przywitał. Ty byś się przywitał, przyjazne, wesołe. Proszę bardzo. Czym ona jest przerażona? O, drugi poziom umiejętności myślenia. No pogadaj na podryw. Zobaczymy. Oni wszyscy są przerażeni. Co oni wszyscy tu tacy przerażeni? O! Nie interesuje cię takie coś. No okej. Dobra, a Onyx jest już szczęśliwa, zadowolona, więc wracamy. A, tu byś mógł jeszcze wykonać... Aha, dobra, nie, ty. Dobra, pobiegnijcie sobie przez tor przeszkód. Czemu oni uciekają? Czym oni są przerażeni? Już nie gadaj z nią. Matko jedyna. Idziecie? Onyx, też idziesz? No idź, kochana. Pobiegniecie. Jest! Pięknie! No. O, tak. A tobie znowu niedobrze. No. I super. I co dalej? Jest. Jest. I pięknie. No brawo. Myślę, że należy jej się przysmak. Daj duży przysmak. Świetny wynik. No i bardzo dobrze. Dobra. I kochani, wracamy do domu. Dobra, wróciliśmy. Ty, kochany, miałeś sobie wziąć porcję. Ty, słonko, co wy wszyscy jesteście tacy wyspani? Idź sobie dośpisz. Pij. Ty, słonko, ty to w ogóle jesteś wyspana. To też sobie chodź zjesz. Ty, skarbie, też sobie zjesz. Dobra. A myślę, że Mark będzie się powoli kładł. Dobrze, ja będę na tym kończyła ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał, choć jeszcze wypoleruj do perfekcji. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia, mam nadzieję, że już niedługo. Hej, hej!